Wjeżdża na parking. Dobra. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Pani na obiekcie. Kamerujemy wszystko. Dobra. Już gram. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika. Piotrek. Cześć. Cześć. Miło mi. Taki anturaż. Cała, że tak powiem, konwencja się rodzi tego spotu. Natomiast mi zależy na prawdzie. No, chcemy mówić o niepełnosprawności, chcemy to, jak gdyby, wiesz, bo to są nagłaśniać. Przysposobienie dzieci. Tak, wszystko zobaczysz, tak, tak, tak. To jest bardzo prawdziwe, gdyż ja jestem mamą zastępczą dziecka niepełnosprawnego. No to kochana, to chodź, to ja lepszej osoby. Chyba nie, nie mogłem być trafić. Lepszej osoby. Chodź, jestem. Siadaj. Zrobimy ci make-up, podepnę ci mikroport, dobrze, tylko jedziemy, dobra? Dobrze. Super, to na chwilę zostawiam. Ja mikroport podepnę tutaj z tyłu. Dziękuję bardzo. Monia, będziesz taka piękna, słuchaj, w ogóle, wiesz. Zaczynamy, kochani. Bardzo proszę was o zapis. W Polsce około 2,5 miliona ludzi żyje z niepełnosprawnością ruchową. Wśród nich są też niestety dzieci. Niektórych rodziców ta sytuacja przerasta i zrzekają się opieki nad chorymi dziećmi. Na szczęście na świecie są ludzie, którzy decydują się oddać tym dzieciom serce i stworzyć dla nich prawdziwy dom. One czują to samo co wy. Radość, ból, strach. Pozostawione same bez miłości stają się całkowicie bezbronne. Szczęście nie wszystkie są bezbronne, co? Dzięki takim ludziom jak ty. Chciałam się zapytać, czy wiesz, jak wymigać, czy mogę wyremontować ci dom? Ojcze! Ja was poproszę! Wariatka moja! Jeżeli chcecie wiedzieć, jak w języku migowym oznacza tak, to jest to tak.